uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Witam dostojnych jubilatów, ich rodziny. Mam przyjemność powitać przybyłego na dzisiejszą uroczystość prezydenta miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka. Dostojni jubilaci. Dzisiejsza uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie to doniosłe wydarzenie dla nas wszystkich. Bowiem nieczęsto mamy przyjemność gościć pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą tak wiele lat i które mogą obchodzić jubileusz tak szczególny i wzruszający, długoletniego pożycia małżeńskiego. Droga, którą przebyliście, drodzy jubilaci, od dnia waszego ślubu do dnia dzisiejszego, wypełniła całe wasze dorosłe życie. Dni radosne i sukcesu przeplatały się z dniami trosk i niepowodzeń. Ale wspólnymi siłami uporaliście się, drodzy państwo, z przeciwnościami losu i za to należy wam się uznanie i szacunek. To wy budowaliście nasze miasto, przyczyniliście się do jego rozwoju. Pozwólcie więc, drodzy jubilaci, że podziękuję wam za wasze pracowite i uczciwe życie. Niech młodsze pokolenia czerpią z państwa doświadczeń, niczym ze skarbnicy wiedzy o życiu. A wasza, drodzy jubilaci, długoletnia miłość i wzajemny szacunek niech będą wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Pozwólcie, drodzy państwo, że złożę wam życzenia dużo zdrowia, radości, samych słonecznych i pięknych dni. Drodzy państwo, mam przyjemność ogłosić, że postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, a wręczenie których proszę pana prezydenta. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, razem stoimy i patrzymy na Państwa, to prawdę rzecz mówiąc, wierzyć się nie chce, że to już ponad 50 lat. Gdy stawaliście Państwo naprzeciwko siebie, kiedy ślubowaliście sobie miłość, wzajemny szacunek, że Cię nie opuszczę, pewnie wiele pięknych, ale też pewnie jakichś pięknych za Państwem. Mam taką nadzieję, że dzisiaj pielęgnujecie i wspominacie Państwo tylko te najpiękniejsze, te najważniejsze. Chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu, radości, wielu cudownych jeszcze przeżytych chwil. Byście Państwo wracali do najpiękniejszych wspomnień. Byście Państwo byli pięknym przykładem, bo to może tak zabrzmi trochę górnolotnie, ale tak naprawdę jest. Dla bardzo wielu młodych ludzi dzisiaj Państwa przykład najlepiej dowodzi, co w życiu tak naprawdę ma wartość. Nie pieniądze, bo te przemijają, nie kariery, te odchodzą, ale miłość. I dlatego tak bardzo ważne jest, by młodzi dzisiaj słuchali, przyglądali się Państwu i czerpali z tego doświadczenia jak najwięcej. Ale to, co najważniejsze, byście Państwo w radości, w uśmiechu, w pogodzie przeżyli jeszcze wiele cudownych chwil i moglibyśmy wspólnie świętować z Państwem Państwa kolejne jubileusze, byśmy razem mogli świętować także i ten setny, czego Państwu i sobie życzę. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy Państwa na koncert. Koncert będzie w wykonaniu pani docenty Mycz i pana Krzysztofa Duda. Naprawdę, jaki jesteś niewieli, ty samo sobie tyle wiesz, co nic, tańczący wokół ciemnych lustrach dni, rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest, w pamięci spada wciąż pasjent. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, nie
wstyd, że bije gwałca rytm i nie ma nic we krwi, jedynie walc, jedynie ty. Już jedno dobrze wiem, że kocham cię. Usta milczą, dusza śpiewa, sercu wstyd, że bije w walca rytm i szumi w walca krwi i nie ma nic, jedynie ty.